Cześć, z tej strony Arpe. Mam cię dla was kolejny odcinek do gry Call of War. Wojna tutaj z Azją pełną parą. Przesuwam się na wschód. Przejmuję tutaj te prowincje. Tutaj przeciwnik zaatakował oddziałem składającym się z blisko 20 jednostek. Troszkę już mu padło. Ja go tutaj w tym momencie bombarduję moimi bombowcami taktycznymi. Dodatkowo podjeżdża tutaj moje dywizjon artylerii. 36, parę mi padło poprzez tutaj jego ataki, głównie rakietowe, rakiety wysłał i padły gdzieś 2-3 artylerie. Tym tutaj oczywiście na zasięg wezmę i się przesunę, no i rozpocznie się tutaj ostrzał. Jednostkami go przytrzymuję, tutaj 4 działami przeciwpancernymi i 2 czołgi. No tu oczywiście chcę zebrać w sumie w całość, poczekam aż się zatankuje. Tu jest 21, tu jest 17. No i później oczywiście uderzę tutaj w te jednostki. Tutaj niżej również się przesuwam na jakieś małe starcie mojego czołgu z działem przeciwpancernym. Tutaj ta wyspa została przejęta. Płynę sobie tutaj dalej w kierunku Filipin, tutaj tego Borneo. Postaram się te wyspy przejąć. W tym rejonie no przeciwnik robi jakieś kontrataki, próbuje tutaj coś przejąć mi, no ale tego widzę mało jest po prostu, by mi coś zrobić. Tutaj już lepiej wygląda. Pozostaje tutaj, jego jednostki zostały rozbite, prowincje również są przejmowane. Niestety pojawiła się tutaj górna wolta, co skutkuje mi tym, że mam minus 5 do morale, czyli produkcja, wydobycie, no wszystko spada. Wojnę mam z 4 krajami, tak miałem z 3, przez to, że otrzymał prowincję od Birmy, no to już mam 321 na minusie jedzenia. Musiałem zaprzestać tutaj produkcję jednostek i wszystkie surowce są kierowane do budowy tutaj fortyfikacji w różnych oczywiście rejonach. Cały czas sprawdzam również rynek, ponieważ mam sporo tutaj gotówki, no ale nie idzie kupić ani ropy, ani metalu. Ropek chcę wykupić po prostu przeciwnikowi, by jej nie miał, stać mnie na to, a metal mi jest potrzebny do rozbudowy tutaj infrastruktury. Tak wygląda pełna linia. No cały czas się dzieje, no, jednostki się przesuwają, atakują. W tym rejonie odbyła się jeszcze jedna bitwa morska. Przeciwnik posiadał gdzieś 3 pancerniki, około 6 niszczycieli, z 2-3 łodzie podwodne. To zostało tutaj zniszczone. Moja flotylla przesuwa się cały czas na wschód. Tutaj od drugiej strony płyną moje jednostki. Tutaj troszkę odsunąłem się, by zaatakować. No w sumie uderzają w jednostkę. Tutaj ten czołg, który jest na tej wyspie. A wolałbym, by zniszczyły te 3 krążowniki. One są poza zasięgiem. Pancernik ma znacznie większy zasięg. I dzięki temu jestem w stanie ładnie ostrzelać sobie tego tutaj krążownika. Także dobrze ustawione bombardowanie AX-51. No tu podpływają pozostałe moje okręty, ale nie będę atakował niszczycielami, by nie otrzymać tutaj strat, bo po co mi to, więc gdzieś w dalej, gdzieś sobie z dalsza będą czekały, aż to rozwalę. Dodatkowo jeszcze z drugiej strony podpływają mi kolejne pancerniki. Tutaj znajdują się 2 pancerniki, a tutaj 8. No wyspy również są tutaj przejmowane. No i ruszam coraz tutaj głębiej. Jeśli chodzi tutaj o Amerykę Północną, przejmuję głównie te prowincje, które dają mi żywność, no ale po drodze również muszę jakieś inne tutaj przejąć, a tak to się zatrzymałem. Buduję tutaj bazę lotniczą po to, by transportować moje skrzydło bombowców taktycznych i zniszczyć tutaj te pozostałe jednostki. A tak to chwilkę się zatrzymie. Trudno powiedzieć, jak długo,
1-2 dni. To w zależności od tego, jak z pożywieniem będę wyglądał. No i tutaj w sumie jeszcze Ameryka Południowa, Brazylia. No to jest tutaj już podbite. Parę prowincji zostało. Nie powinno być problemów tutaj dla Anglii. No tutaj też jest spokojnie wszędzie. Ja pokażę wam jeszcze szpiegostwo. Jeśli chodzi o szpiegostwo, no to oczywiście mam moich szpiegów tutaj rozmieszczonych troszkę dalej. Najpierw w okolicach fabryk. No jeszcze sobie na przykład zmienię i dam tutaj. Czasami jest tak, że wykryję w tych okolicach, mam kilku prowincji jednostki, więc widzimy, co ma. To po prostu robią szpiegowie. Nie ma z tym problemów. Czasami to się zdarza, że widzimy. No nie wszystkie, ale tu gdzieś w tych rejonach, gdzie są ustawieni, to akurat się ukazują tam te jednostki. Zawsze następnego dnia rano nie ma problemów, by to zobaczyć. No tutaj wyłapałem korespondencję do innych graczy. Razi jedynie to ortografia, błędy. No ale to jest również zadanie szpiegów, by wyłapać właśnie wiadomości tam do innych graczy. Tu akurat jest otrzymane od Grzesio i wysłane do Grzesio i wysłane do Mariusza. Więc widzimy, od kogo i do kogo. No a później sobie oczywiście idzie w dyplomacji zobaczyć, kto to jest ten gracz, który na przykład Mariusz jakim państwem gra, no i tam również inni gracze grający pozostałymi państwami. No tutaj cały czas widzę ten Ural Północny. No te jednostki tutaj stoją, ja to mam zgromadzonych troszkę. W razie czego, gdyby to zatrzymać, gdyby mi to ruszyło na mnie, no to muszę coś mieć, tak więc tam to zostawiłem. No i wojska już nie produkuję. No tu są moje prowincje. Zostało parę tylko, które sobie tutaj zdobyte. W sumie to nawet już się nie robi, więc to możemy anulować. No to jakiś reaktor jądrowy podbity. W sumie zobaczę sobie, bo jest lotnisko na lepszym poziomie. Na trzecim. No to z tego trzeciego również można korzystać. Zobaczcie. O, nie? Można. Znaczy jest patrol, to nie. Marsz. Jest tankowanie. Czyli również można z takiego uszkodzonego lotniska na wyższym poziomie jeszcze szybciej korzystać. Nie ma z tym problemu. No ale ja tu na razie nie wysyłam samolotów, no bo mi to lotnisko tutaj wystarczy, by to zniszczyć. No jednostki wstrzymane, no potrzebuję surowców. Zbieram cały czas, każdy tam 3000, by gdzieś wybudować fortyfikacje. Mogę tak szukać, mogę też szukać w inny sposób, poprzez listę. No ale teraz nie będę tego robił. Szpiegostwo wam pokazałem, mapę też. No badania, niszczyciel cały czas mi się robi. Jednostka przeciwpancerna. Mogę wam pokazać oczywiście linię. Mniej więcej jak to wygląda u mnie. No tego nie robię. No chociaż gdybym miał więcej surowców, no to kto wie, możliwe, że mi się przydało. Ale na razie bardziej idę na ilość tego wszystkiego niż na jakość. No tereny są spore, więc przyda mi się po prostu więcej tych wojsk. I teraz ostatnia rzecz. To jest gazeta. Informacje o mnie. No Birma już ma 202 jednostki zabite, ja 69. No to jest siły tak bardziej. Więc tych jednostek jest troszkę więcej. Tutaj no wynik 202 do 69. Później południowe Stany 295-81. Tutaj jest ten raport. Tutaj oczywiście moje straty, jeden bombowiec mi padł, dwie jednostki przeciwpancerne, to jest powiedzmy od tam 9, bo te wiadomości są łamane. Już jest poprzednie, tutaj powiedzmy od godziny 10.35 rano AM, no i później jest tutaj powiedzmy 3.23 i dalsze wiadomości są już tutaj 3.24, w taki sposób to idzie. Czyli czym idę niżej, tym są starsze te wiadomości. Z dnia dzisiejszego oczywiście. Tutaj jest brytyjska Orisa jeszcze.
jako te trzecie państwo, no i moje straty i jej tutaj wam ukazuję. No to już jest inny wynik, to już jest oczywiście jeszcze poprzedniejsze tej statystyki. No to właśnie widać, że miasto trafione przez birmański bateria rakietowa. No i tak mówiłem, padłem tutaj ze 4 artylerie, bo miałem ich 40. No ale to nie szkodzi. On stracił rakietę, ja troszkę tych jednostek. No i to w sumie by było na tyle. Zobaczymy, co będzie dalej się działo. Może znowu gdzieś jakiś kontratak tych jednostek. Ja się przesuwam. Tych punktów mam już naprawdę sporo. Tylko teraz zostanę zatrzymany. Nie, pożywienia mi brakuje. No nie mam tutaj kosza. Koszary są oczywiście włączone wszystkie. Więc to na pierwszej kolejności powinno się robić. Brakuje mi po prostu tej morale. To jest największą przyczyną. No i tam infrastruktura. Później fabryki. No ale to fabryki już kosztują. Infrastruktura też sporo kosztuje. No łatwiej mi tam, gdzie jest niskie morale, robić fortyfikacje. No a później oczywiście dalej kolejne ulepszenia. Tam więc na razie znowu jest plan zatrzymania. Pewnie wieczorem będzie tego więcej. Plan zatrzymania właśnie tego ubytku, tego pożywienia. No bo jak spadnie do zera, później morale spada dalej w prowincjach. Te prowincje przechodzą na stronę wroga. I dodatkowo jednostki również, z tego co wiem, tam również bardzo powoli, ale te morale spada. Więc tak ważne jest, by te pożywienie nie było na zerze, tylko zawsze na plusie. No a to jest trudno, przy takiej dużej mapie to jest trudno utrzymać, jak się szybko gra, podbija. No tu jeszcze moje 6 jednostek uszkodzone, widzę, że są, no ale nie szkodzi. Tu już jest załadowane, czekamy jeszcze 9 minut na te bombowce, zbiorę je wszystkie i uderzę. Także to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do następnego. Sądzę, że również będzie fajny. No to jeszcze podjeżdżają kolejne armatki. Cześć!